Siemanko, dzisiaj projekt obudowy do grawerki laserowej, która ma służyć przede wszystkim do wytłumienia wszelkiego hałasu, który generuje grawerka laserowa oraz zapachów, jakie wydobywają się podczas cięcia bądź grawerowania materiałów. Projekt jest generalnie prosty, niemniej jednak jego wykonanie było dość problematyczne. Nie ma tutaj jakichś nie wiadomo, jak niestworzonych rzeczy. Mamy przód. O, zobaczcie. Mamy trzy ściany połączone z, z podstawą 80 na 80 cm i klapę górną, która tak naprawdę zespala całość. Dodatkowo mamy tutaj, tak jak przed chwilą, powyłączałem wszystkie elementy. To jest uchylna klapa, czyli to jest górne wieko, to jest front i tutaj mamy kawałki pleksy tylko po to, żeby można było podejrzeć, co tak naprawdę dzieje się w środku z naszym grawerunkiem bądź cięciem. Cały ten projekt został wykonany z płyty OSB o grubości 12 mm, i gdybym miał robić go drugi raz, zrobiłbym go ze sklejki, z tego tytułu, że sklejka jest po prostu bardziej wytrzymałym materiałem i no jest po prostu większa możliwość modyfikacji. Modyfikacji samego tego materiału. No i przede wszystkim nie jest on takim materiałem sypkim, tylko bardziej bardziej zwartym. Tak jak mówiłem, jest po prostu bardziej wytrzymały. Niemniej jednak kosztowo wygląda to zupełnie inaczej. Mówię o porównaniu, porównaniu płyty, ceny płyty OSB do ceny sklejki, dlatego właśnie wybór padł na płytę OSB. Miłego oglądania. Materiał właśnie przyjechał, teraz sobie poznaczę, gdzie mam pociąć i za chwilkę będę składał materiał został przycięty już na wymiar teraz pozostało mi tylko i wyłącznie wyciąć takie dodatkowe klapki po to żebym mógł wsunąć dłuższy materiał aniżeli sam blat roboczy ale o tym za chwilkę jeszcze jedna sprawa te właśnie wyłazy będą musiały być z, z jednej strony sfazowane na frezarce górnowrzecionowej pod kątem 45 stopni żeby nie było po prostu kolizji przy otwieraniu no i tak to sobie będzie działać dwa zawiasy przyjdą na zewnątrz i, I tyle, i tu przyjdzie jeszcze jakaś, jak to się nazywa? No, uchwyt po prostu, taki do, do szuflad, czy do czegoś. Jedna ściana jest już przykręcona, jak widzicie, to jest lewy bok. Tutaj mamy ten mechanizm podnoszenia. O tyle fajnie, że są ciasne te zawiasy i trzyma się całość sama w sobie. Nie wiem, czy tu jeszcze jakąś, jakieś, jakiegoś małego haczyka bym nie zrobił. Zobaczę. Bo w przyszłości mogą się po prostu najbardziej bardziej wyrobić i być po prostu bardziej luźne. Zobaczymy. I teraz, jeśli chodzi o te haczenie krawędzi, o które mam kiedyś tu mówiłem, to chodziło mi właśnie o tą dolną krawędź, tutaj, dokładnie tę. Bo w momencie, kiedy zamykam tą klapkę, to ona po prostu mogła wadzić o tą dolną powierzchnię, tutaj, o to, ale jest mała przerwa, mały luz, więc jest w porządku. No dobrze, kręcę dalej. Zostały prawy bok, tak, prawy czy lewy? Tu mamy lewy, dobra, czyli został prawy tył. No i widzimy się właściwie za małą chwileczkę. No i się troszeczkę pospieszyłem, bo przykręciłem tylną ścianę i tutaj. Klapeczka już opada, więc będę musiał jakąś tutaj jakiś haczyk tutaj wykombinować albo coś na zasadzie magne, magnesu. I tutaj już się, klapeczka nie zamyka. Ta wysokość jest tutaj po prostu za duża. Mógłbym ewentualnie e, podnieść troszeczkę to na samych zawiasach, ale ja po prostu sfazuję jednak tą krawędź i nie będzie ona wtedy zawadzała tutaj o tą, o tą dolną, tą, którą wam przed chwilą pokazywałem. Delikatnie po prostu śliznę to. Fryzarką nową i będzie baja. Projekt powoli chyli się ku końcowi. Została przykręcona górna, górna płyta OSB. Zostały swazowane delikatnie te, te dolne klapki, żeby można było je spokojnie tutaj otwierać, zamykać, bez żadnych przeszkód. I teraz będzie tutaj zrobiona taka klapiczka, dość duża. Ona będzie na zawiasach. Będą zawiasy jeden tutaj, drugi tam. Tutaj będą jeszcze zawiasy od drugiej strony, żeby mógł podnieść sam front. Ale, żeby to zrobić, muszę tutaj jeszcze e, zrobić takie okno na pleksę. zarówno tutaj, jak i na froncie, żeby mógł po prostu podejrzeć, co się dzieje z laserem w samym środku. E, I w sumie na razie tyle. Jak widzicie, tam jest mały babol. Za chwilkę do tego babola przejdę, bo to jest całkiem śmieszny babol. No, i tutaj mamy tego babola. Za chwilkę do niego przejdę, ale pokażę Wam, jak to powinno mniej więcej wyglądać. Tutaj jest płyta SB, To jest bok lewy i on się kończy w tym momencie. I tu już zaczyna się tył. Tu Tu zaczyna się tył, i on jest na 0. A tutaj po prostu tył jest za krótki o grubość płyty. O grubość 12 mm, i źle przyciąłem po prostu. Płytę. No, nie wszystko zawsze jest idealnie, ale na spokojnie lecimy dalej. Przed chwilą widzieliście proces frezowania tego rowka. Jest to rowek na 3 mm, zrobiony frezem bodajże dwunastką. Tych kątów tutaj nie będę zaostrzał za w cudzysłowie, bo jak widzicie, tu jest po prostu takie zaoblenie. Zaoblenie jest nie bez powodu zostawione, już Wam pokazuję, tylko wezmę pleksę. No właśnie, i tutaj, jak się przyjrzycie widzicie zaoblenie, ja to zaoblenie zrobiłem po prostu na szlifierce taśmowej delikatnie po prostu to zaobliłem tylko po to żeby to sobie tutaj wskoczyło no dalej hop wskoczyło? jeszcze nie o, teraz wskoczyło jest tutaj tendencja prawo lewo, już Wam pokazuję cyk cyk zostawione tu jest miejsce i też zostawione jest miejsce góra dół po to żeby się po prostu nie mordował z tym wszystkim podkleję to teraz albo na e, dwustronną taśmę piankową Albo na jakiś klej to po prostu wkleję i tyle. Wiadomo, że pleksa ma jeszcze tutaj folię zabezpieczające, ale przed całym przyklejeniem je zdejmę i na koniec będzie to wyglądało bardzo ładnie. A teraz zabieram się za drugą część, która też będzie miała taką pleksę, a jest to front łącznie z tym właśnie wyłazem. Także powolutku sobie za chwilę przefryzuję drugą sztukę, żeby można było podejrzeć grawerkę laserową w trakcie pracy. Druga część, czyli tak naprawdę front został również wyfrezowany. To wyszło troszeczkę gorzej. Dlaczego? Już wam tłumaczę. Poziomica, która leżała, która była prowadnicą właściwie do samej tej stopy fryzerki górnoprzecianowej, no niestety, ale przyszła w miejscu, gdzie były zawiasy. W jednym miejscu skoczyło mi to tutaj. Nie, to będzie widać? Będzie widać, nie? Jest taki ząbek. O, teraz widać wspaniale. I druga sprawa. To było tutaj. Dokładnie. Zwiesiła mi się po prostu cała ta, cały ten front i górno górnowrzecianowa po prostu wskoczyła, wskoczyła pod, pod prowadnicę. No i lipa, i zrobiła taki mały ząbek, ale to nic na dobrą sprawę. Z funkcjonalnością nie będzie tu problemu. plexa wskakuje idealnie w miejsce, więc teraz nie pozostaje mi nic innego, jak raz żeby przykleić tą pleksę i tą drugą. I oczywiście. Została mi kwestia zawiasów. Zawiasy za chwilkę wam pokażę, jak zamocowałem i będziemy składać już właściwie całość e, razem. Na dobrą sprawę i będzie front już zrobiony ładnie pięknie i będziemy jeszcze dodatkowo dorzucać. Już wam pokazuję. Sprężyny gazowe, zobaczymy, jak one będą się spra sprawdzały. Kupiłem 80. Newtonowe. Są jeszcze 120. No tych sprężyn jest mnóstwo. Ja dostałem 80 i zgiąłem je po prostu w ręce. Chciałem zobaczyć, jak, jak one działają. Nie chciałem jakichś ultramocnych dlatego po prostu wziąłem i wcisnąłem. O, wziąłem i wcisnąłem. O, i one są takie, wiecie. No nie za mocne, ale też nie są za słabe. Bo nie chcę po prostu walczyć z samym frontem w momencie, jak będę go podnosił. 2 godziny 7 minut no i całość jest już poskręcana i posklejana pleksy wskoczyły na takie małe kleksy z mamuta w paru miejscach po prostu jest mamut delikatnie wciśnięty, jest osadzona pleksa na razie jeszcze jest z warstwą ochronną bo jeszcze będę tutaj dubał przyszła tutaj rączka Uchwyt jak zwał tak zwał. To jest też wydrukowane. Zawiasy przyszły zarówno tutaj, tam, i od środka, zaraz wam pokażę. I jeszcze drukowane elementy jedne przyszły, mianowicie te. Ale najpierw chciałbym wam pokazać te zawiasy. Nie wiem, czy mi się uda. Musimy wskoczyć tutaj. O, tu, tu jest zawias, i tam jest zawias. Nie ma jakiejś większej filozofii z tym wszystkim. Po prostu chodziło o to, żeby. To całość sobie tutaj ładnie pracowało. No i na dobrą sprawę można to y, strzepić do zera. Druga sprawa to są właśnie te wydruki. To jest taka prowadnica. Zrobiłem sobie tutaj, jak widzicie, kreskę z y, ołówkiem po prostu, żeby wiedzieć mniej więcej jak sobie ta y, pokrywa opada. Ale wydrukowałem sobie coś takiego. Tylko takie coś mi się udało wydrukować, bo takie jest pole robocze akurat u mnie w drukarce. Ale to na dobrą sprawę pomaga przy opuszczaniu samej tej, samej tej pokrywy, bo to się śliznie do samego, do samego dołu i można to sobie domknąć. Tu specjalnie zostawiłem taki ząbek, bo miałem tu jeszcze dać blachę. Ale koniec końców chyba jej nie będę dawał, bo to się samo zamyka na dobrą sprawę w momencie jak to leci po tej prowadnicy no to widzicie jak to działa nie? hop no i tu właściwie żadnej blachy żadnej blachy już nie trzeba tu jest taka drobna przestrzeń zostawiona tylko po to właśnie, żeby sobie o no i to przychodzi tu i przychodzi tu to jest właściwie tak nie, nie musi być jakoś spektakularnie to zrobione i ostatnia rzecz sprężyna gazowa pierwotnie była wkręcana tutaj w tę stronę, już Wam pokazuję tak była wkręcana wkrętami do płyty OSB miałem duże wątpliwości co do tego i tak jak miałem wątpliwości tak właśnie było tak właśnie było zrobione to źle po prostu, bo wkręty wkręcone w płytę OSB od czoła no niestety wyrwały tą płytę, jak widać tutaj i zostało stworzone takie coś, że jest kątownik, do kątownika jest przyspawany element od samej sprężyny gazowej i e, całość jest skręcona tu jest drugi jej element ale ta sprężyna gazowa mi się kompletnie nie podoba bo wygina mi całą sklejkę tu jest ząb zrobił się, taki, zrobił się taki duży ząb że Wam pokazuję o, widzicie, jak to podniosło to jest właśnie przez to, przez to, że ta sprężyna gazowa tutaj jest jest bardzo mało sztywna płyta OSB to jest 12 gdybym robił to ze sklejki, prawdopodobnie to by było git niemniej jednak, tutaj na dole na pośrodku właściwie też jest takie, też jest taki ząb o, tu, jest, tu zaczyna się materiał więc tutaj też zostaje ząbek, czyli jest właściwie. Tu jeszcze nie ma sprężyny gazowej, ale jest taki dół, i tu do góry jest podniesione. Więc jest kiszka. Więc prawdopodobnie z tej sprężyny gazowej zrezygnuję i zrobię tu jakieś dwa odbojniki. Jeden tu, drugi tu. No i co? I później będę się brał za całą resztę, czyli panel sterowania, i tu wskoczy sobie grawerka laserowa. Elektronika będzie wyrzucona do góry, dwa źródła światła i tak dalej, i tak dalej. Ale to za moment. Tak wygląda wycięty i wygrawerowany panel sterowania, a on sobie przyjdzie tutaj. Wszystkie łączniki za chwilę będę wrzucał na miejsce, włącznie z włącznikiem głównym, i przykręcę całość do boku. No i przy okazji będę już tutaj działał z całą tą plątaniną kabli. Panel sterowania jest już gotowy. Każda, każda poszczególna rzecz jest na osobnej nitce, czyli jeśli chciałbym używać tylko i wyłącznie grawerki laserowej. Włączam włącznik główny i włączam grawerkę laserową. Jeśli chciałbym z oświetleniem grawerkę laserową, włączam oświetlenie i grawerkę laserową. Dodatkowo wskoczyła tutaj szpula od filamentu, no jakiegoś tam zużytego, już po prostu sama szpula została. Tej szpuli akurat nie miałem gdzie wykorzystać, więc wykorzystałem ją do zwijacza przewodu zasilającego. I teraz zobaczcie, jak to wygląda w samym środku. Miałem tutaj tworzyć taką jeszcze podpórkę. Za chwilę będę ją robił. Co prawda, już poza wideo. Ale tak to się prezentuje w samym środku. Jest trochę plątanina kabli. Tutaj jest jeszcze do stworzenia taka obudowa. Delikatna, zakrywająca właśnie te, te całe plątaniny. Jest tutaj zrobione na gorący klej i na, na takie koszulki, bo to jest na takie wtyki. Tam są takie nóżki i złote, i złote ten i złote właśnie szkitki. Tu przyjdzie obudowa, żebym nie mógł zahaczyć przypadkiem tą, tą częścią, tą częścią właśnie. Na tej obudowy projekt nie jest jeszcze, nie jest jeszcze w 100% ukończony, bo jest tutaj troszeczkę jeszcze rzeczy do dokończenia. Na przykład system odciągu, czyli tak naprawdę same wentylatory, to są trzy wentylatory komputerowe podłączone pod zewnętrzny zasilacz. I te wentylatory mają za zadanie pchać całe powietrze do tunelu, który też nie jest jeszcze zrobiony. Ten tunel będzie tutaj w kącie. I będzie zamocowany jeden wentylator, i drugi, pchający jeszcze do góry. No i całość będzie wychodzić tutaj, i rura do góry, żeby ten cały, mm, cały bałagan, który wydobywa się z samej głowicy laserowej, a właściwie zcięcia tego czy grawerowania e, materiałów, mógł zostać wypchnięty po prostu no, no, z tej całej komory. Tutaj, jak zobaczycie, mamy listwę, mamy trzy żarówki, i co dla mnie jest ważne, Płytka ogniskująca, coś co wiecznie szukałem, ma już swoje miejsce. Okulary, w razie czego, też są. Tu jest zasilacz Minuel bodajże, 100 watówka, Mogę tutaj zamocować jeszcze LEDy, mogę do dołożyć wentylatorów. Zapas mocy jak najbardziej jest. Oprócz z tego z całego stołu plastra miodu, wygraweruję jeszcze sobie taką kratę, żebym mógł po prostu przyłożyć na samą. Na samą płytę OSB jakiś materiał i zacząć po prostu od punktu 0, czyli wygraweruję sobie po prostu taką siatkę ułatwiającą ułożenie samego materiału. Co tu dalej? To mam, to mam, to mam. Aha, sama grawerka. Jest przyczepiona kątownikami, tylko po to, żeby ona nie mogła się tutaj w żaden sposób ruszyć. Dzięki czemu, jak wygraweruję właśnie samą tą, samą tą siatkę, to będzie jak najbardziej w porządku. A no i nie zaprezentowałem wam jeszcze jednej ważnej rzeczy. Uwaga, mamy tak. Włącznik główny włączony, grawerka laserowa. Odpalona. Później mamy pompkę powietrza. Nie zawsze jest potrzebna, ale śmiga. Tutaj mamy oświetlenie. Trzy żarówki zostają zapalone. I co zostaje nam ostatnie? Wentylatory, tak? Tak jest. Pyk. I teraz zaczyna system odciągowy. Yy, zaczyna po prostu kręcić wentylatorami. No i cały ten, właśnie, urobek będzie wypychany na zewnątrz. No i wyłącznikiem głównym wyłącza się komplecik. Także jest tu jeszcze parę rzeczy do dokończenia. Ale myślę, że kto znalazł inspirację, ten znalazł inspirację. No, to chyba na tyle. Do zobaczenia.